This is where they die! Remember this day, men, for it will be yours for all time. Hold! Give them nothing, but take from them everything! Stay! Witam w drugim odcinku Zagierajmy, czyli pseudorecenzji gier, nie zawsze tych dobrze znanych. Mount & Blade, czyli symulator rycerza żyjącego w średniowieczu. Gra ukazała się stosunkowo niedawno, bo pod koniec 2008 roku, ale dosyć wstępu. Czas przenieść się w czasie do krwawych realiów średniowiecza i sprawdzić, czy gra jest warta naszej uwagi. Zaczynamy od stworzenia twarzy naszego Hirosa. Jak widać, bohater nie musi wcale być ładny. Ważne, że... Nie no k***a, ale brzydal. Następnie wybieramy początkowe współczynniki, które pomogą nam przeżyć w świecie wojny, honoru i poświęcenia. No nie mogę, jaki brzydal. Przejdźmy do mapy głównej. To właśnie tutaj będziemy przemieszczać naszą armię. Mamy tu sporo do roboty, więc póki co nie będziemy się nudzić. W miastach możemy kupować lepsze uzbrojenie, najmować wojowników, czy po prostu wziąć udział w walce na arenie. Jeżeli nasza sakwa świeci pustkami, możemy zrekrutować paru wieśniaków w wioskach. Z czasem i oni nabiorą doświadczenia w walce, o ile wcześniej w niej nie polegną. Aby zarobić parę denarów, tępimy bandytów, wykonujemy zadania, czy po prostu handlujemy, kupując taniej w jednym mieście, by sprzedać drożej w innym. Czyli powolutku pniemy się do władzy. W końcu nie od razu stadiony zbudowano. Bierzmy się zatem do roboty. Tak oto po wielu wygranych walkach i nabiciu sporego poziomu naszej postaci, która jak pamiętamy wygląda jak zarośnięta noga Borysa Jelcyna, ale nie o tym miałem mówić. A więc skoro jesteśmy już dosyć przybici i mamy sporą armię gotową na każdy nasz rozkaz, możemy klepać innych władców, którzy pałętają się po mapie. Możemy także się im podlizywać, ale jak to mawiają, lepiej zajebać niż nie zajebać, czy jakoś tak. Jako że gra daje nam naprawdę sporą wolność, możemy również zaatakować zamki, aby je przywłaszczyć na własne potrzeby, bądź splądrować kilka wsi, gdy brakuje nam denarów. Ale zaraz, zapomniałem o wadach. Może komuś przeszkadzać grafika, jednak moim zdaniem ta jest jak najbardziej odpowiednia. Gry jako tako nie da się ukończyć, ale trudno nazwać to wadą. Więcej wad nie zauważyłem, oprócz jakichś naprawdę drobnych błędów, ale mniejsza z nimi. A teraz przenieśmy się na pole bitwy, czyli mówiąc prościej, czas komuś wpierdolić. No ja pierdolę, jaki on brzydki. Musicie mi wybaczyć, ale cokolwiek bym nie robił, widzę jego twarz. Choć twarz to za dużo powiedziane. Jedynym rozwiązaniem, aby zobaczyć ciąg dalszy tej epickiej walki, jest stworzenie własnego bohatera. Nie inaczej, musicie zagrać w Mount & Blade i poczuć to na własnej skórze. Podsumowując.
Gra jest niesamowicie dobra, wciąga jak cholera, a walki potrafią sprawić, jakbyś sam w nich uczestniczył, aż czuć zapach krwi w powietrzu. Nie wspominając już o dźwiękach, które są rewelacyjne, te wszystkie odgłosy biegnących i wrzeszczących wojowników, to po prostu trzeba usłyszeć. Masa zbroi, oręży i wolności, jaką możemy poczuć, sprawia tylko, że obok tej gry na pewno nie można przejść obojętnie. Faktycznie są drobne minusy, ale nie warto nawet o nich mówić. Moja ocena dla Mount & Blade to 8 z wielkim plusem. Gorąco polecam. To by było na tyle w drugim odcinku Zagierajmy, w którym przeniosłem was do średniowiecza. I pamiętajcie, że prawdziwa odwaga to pokonywanie własnych lęków. Do zobaczenia. Tak naprawdę wygląd się nie liczy, no może trochę. Mam nadzieję, że nasz bohater się nie obraził, to były tylko żarty. Fuck you!